Od wielkiego krachu na rynku gier wideo w latach 80. Nintendo zdołało praktycznie na nowo stworzyć rynek konsol. Sega również przyłożyła do tego rękę, choć prawdziwe zmartwychwstanie zapewniła dopiero automatom. Swoim Space Carrier i Afterburnerem podniosła wysoką poprzeczkę dla konkurencji. Na samym początku lat 90. SNK, znany również jako Nazca Corporation, wydało swój model automatu o nazwie Neo Geo, który zapewniał wsparcie dla nowoczesnej wówczas 16-bitowej grafiki, którą możecie kojarzyć choćby z Super Nintendo czy Game Boy Advance, oraz możliwość skalowania grafik i całkiem sporą moc obliczeniową. Wiodło się im całkiem nieźle, głównie dzięki dobrym seriom gier jak Fatal Fury, Samurai Showdown czy King of the Fighters. Sega jednak nie próżnowała i w 1993 roku wypuściła swój Sega Model II, który przewyższał swojego konkurenta tym, że odtwarzał gry trójwymiarowe, głównie samochodówki. Od tego czasu, by sprostać konkurencji, SNK zaczęło produkować około 2 razy więcej gier rocznie, próbując odkryć formułę najlepszej gry na arcade. W 1994 roku tworzą grę Gun Force 2, która odniosła jako taki sukces, więc zebrali ekipę za nią odpowiedzialną i nakazano im zrobić prostego Run'n'Gun'a inspirowanego właśnie ich poprzednią grą. Tak w roku 1996 powstała gra Metal Slug, która zaszokowała graczy swoim perfekcyjnym wykonaniem. Jak dzisiaj się gra w pierwszą grę z tej wspaniałej serii? Poza przyciskami chodzenia mamy tu również strzał, skok oraz rzut granatem. Gra z początku wydaje się łatwa, ale po chwili rozwiała wszystkie swoje wątpliwości. Jako gra pierwotnie zaprojektowana na arcade, będzie nas stale zabijała, wymuszając ciągłe wrzucanie monet. Dobrze, że w dzisiejszych czasach została sportowana na praktycznie wszystkie domowe konsole. Do walki z nami staną żołdacy z armii złego generała Mordena, który chce zawładnąć światem. Of course! To od nich pochodzi większość humoru z gry. Głównie z ich częstego tchórzostwa, chociaż ja tak naprawdę rzadko go zauważyłem. Jak na wrogów padających po jednym strzale, nawet z pistoletu, mają całkiem dobrze rozwinięte AI, które to podobno musiało zostać obniżone, gdyż automaty prototypowe nie wyrabiały z ich obliczeniem, co kończyło się samozapłonem. Osobiście lubię ich głos przy podpaleniu Flame Shuttle, a poza tym czy tylko ja zawsze myślałem, że to są Niemcy? Chciałem przeczytać o tym w Wikipedii. Myślałem, że gra dzieje się w II wojnie światowej, no tak wyglądają. Na końcu każdego etapu czeka na nas boss. Są oni bardzo ładnie zaprojektowani i nie mają zbyt wysokiego poziomu trudności jak dla tę serię. Zauważcie, że w Metal Slugu trójce trzeci boss jest jednym z najtrudniejszych wszechczasów. No ale i tak kilka razy zdarzy im się nas zabić i wymusić od nas parę monet. Osobiście zawsze najbardziej podobała mi się walka z bossem poziomu numer 3. Jest on całkiem trudny, o ile nie mamy czołgu, ponieważ jeżeli udało nam się go zachować do walki z nim, to możemy po prostu wywalić wszystkie nasze granaty z niego i padnie jeszcze zanim zdąży w ogóle strzelić. No a skoro mowa o czołgu, zwany też Metal Slugiem tytułowym, jest to w tej części jedyny pojazd, w następnej części będzie i więcej. Zapewnia on 3 trafienia bez utraty życia, posiada działko o sile porównywalnej do przeciętnego granata, działko zmieniające kierunek razem z całym czołgiem, tak jak wychylamy gałkę, oraz możliwość skoku i kucnięcia, to jest dosyć nietypowe dla czołgu. Jest też sztuczka z nim związana, wystarczy z niego wyskoczyć i zapewnia to chwilową nieśmiertelność, co bardzo przydaje się przy walce z bossami. Jest to wyjątkowo pożyteczne ułatwienie. Jeśli gracie w koopie, co jest bardzo fajne swoją drogą, z mniej doświadczonym kolegą, to zawsze oddawajcie mu czołg. Gwarantuję, zapewnicie mu dużo więcej zabawy. Jeżeli uwolnimy Menelu Jezusa, da on nam premię do punktów lub broń. Bronie w tej części nie zostały jeszcze tak bardzo udziwnione. Boże, ten blapszat był do bani. A więc posługiwanie się nimi daje naprawdę sporo frajdy. Zwłaszcza miotacz płomieni. Wspominałem, że uwielbiam ten dźwięk? Jak powiedziałem wyżej, Metal Slug jest bardzo grywalny. Muzyka również nie zawodzi. Skomponował ją Takashi Hayamuta i powiem, że koleś bardzo dobrze zna się na swojej robocie. Muzyka bardzo dobrze wpasowuje się w klimat rozwałki, jak i samej gry. Moim ulubieńcem pozostaje Final Attack, motyw ostatniej planszy, która pomimo częstych zmian klimatu soundtracku pojawi się w każdej następnej części. No może z jednym wyjątkiem.
Jeżeli dzisiaj chcesz zagrać Metal Sluga pierwszego, to nie ma problemu, bo została sportowana na praktycznie wszystko: Androida, Saturna, Xbox Live Arcade, PlayStation Network. Chyba niedługo trafi na Steama i jest też częścią super rzadkiego Metal Slug Anniversary Edition na Wii, PSP i PS2. Metal Slug jest z pewnością grą kultową. Do tego stopnia, że jest dziś jednym z najlepiej rozpoznawalnych arcade'ów w Polsce, chociaż ostatnimi czasy dosyć rzadko się go widuje. Jest to też moja ulubiona gra z tej serii. Na sequel przyszło czekać 2 lata. Jego tytuł to Metal Slug 2. Oryginalny, czyż nie? Opowiem o nim w następnym razem. Dziękuję za uwagę. Dobranoc.